Cześć kochani, zapraszam Was dziś na hall. Hall będzie zsiaty, zaraz Wam wszystko pokażę, co właśnie do mnie przyszło. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest taki hall z paczki, prosto od listonosza, że tak powiem. Będzie sporo gadżetów do kuchni, ale też rzeczy urodowe i takie, których się totalnie nie spodziewacie. I będzie też rozdanie, więc oglądajcie do końca. Kochani, stary dobry hall z paczki. Mam tutaj 4 paki, wszystko jest sami dres i po kolei będę z Wami to otwierać, ponieważ stwierdziłam, że chcę taki film na spontanie. A w następnych filmach będziemy już robić testy tych rzeczy, bo mam tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, jak zwykle. No i mamy tu kilka rzeczy do kuchni, jak zwykle. Pierwsza rzecz, którą zamówiłam dla Darka do testu, to jest ekstraktor do obierania jajek na twardo. No i nie wiem, czy robił, chyba nie robił tego testu. Stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawe, fajne właśnie do takiego testu na żywo. Także przetestuję to, oczywiście zobaczcie, jakie jest śmieszne w ogóle, tu są, jakie tu aranżacje w ogóle są. Także to jest dla Darka. Linki do wszystkich rzeczy macie na dole, wszystko kosztowało grosze, po kilka dosłownie dolarów. Takie rzeczy później są w supermarketach sprzedawane o wiele drożej. Wygląda to tak, jak gigantyczna jakaś bańka. Dalej mamy szklaneczki w kształcie czaszki. I mogliście już je widzieć kilka razy u nas. My je zamawialiśmy, korzystamy też z nich w domu, podczas różnych domówek. To jest po prostu hit wszystkich imprez, bo świetnie wygląda, jak tutaj coś jest wlane do środka, do tej czachy. A te konkretne zamówiłam dla Marcina Madzi. Marcin jest barmanem. Poprosił mnie, żebym mu właśnie na bar takie zamówiła, więc zamówiłam mu kilka takich szklaneczek. Dalej z kuchennych rzeczy dla Darka zestaw do dekorowania różnych tortów, ciast i tak dalej. Jak wiecie, ostatnio robił tort dla rodziców, pokazywaliśmy Wam na vlogach, na obuzach. Jak jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. Wyglądają śmiesznie, po prostu jak jakieś dentystyczne takie przyrządy, ale faktycznie są to różne takie końcówki właśnie do dekoracji wypieków, ale takie rzeczy w sklepach z akcesoriami dla kucharzy są bardzo drogie. To naprawdę no, niesamowicie wysokie ceny, także tutaj znowu za grosze. Jeżeli macie takie zacięcie do robienia słodyczy samemu, to polecam. I następna rzecz do kuchni to jest Ice Pattern. Tak, to jest do robienia lodów z takimi fajnymi jakby patyczkami. Tu oczywiście wlewamy jakiś tam swój sok. Ja ostatnio wyciskam soki, więc myślę, że to też jest fajna sprawa, żeby wycisnąć sobie takie świeże soki i tutaj właśnie wlać. Też fajna rzecz, nie tylko dla dzieci, ale też na imprezy. Można tu różne rzeczy zamrażać. I to jest fajne, że to pudełko nam się zamyka, więc nic się nam nie wylewa. I później jak już... I później jak chcemy to wstawić do zamrażarki, to po prostu wstawiamy to do tego. To jest po prostu ekstra, że nie wstawiamy gdzieś tam bokiem i nam się nic nie rozlewa. Także naprawdę fajny zestaw do robienia lodów i różnego typu lizaków. Takie wiecie, słodycze prawie że bez kalorii. Następna rzecz do kuchni to jest taka forma i to jest taka forma a la do gofrów. Tak wygląda przynajmniej jak gofry, ale podejrzewam, że można tu robić różne rzeczy. To już Darek będzie Wam musiał pokazać. Różne rzeczy można zrobić, ciasto i tak dalej. Ja bym tu wlała czekoladę, też wyjdzie? Też wyjdzie. Także taki gadżet dla Darka, znowu go za grosze. No i takie rzeczy silikonowe też potrafią być drogie. Następna rzecz to jest DIY straws i to jest po prostu hit. I to też bym chciała, żeby Darek zrobił tego test. Bo jak zobaczyłam ten obrazek na stronie sklepu, to oszalałam. Można zrobić swoje własne rurki, taką jakby, które wyglądają jak sieć kanalizacji. Też to może być hit na imprezach. Mamy tutaj 30 części i po prostu sobie konstruujecie swoje rury. I to po prostu są słomki. Oczywiście można łączyć ze sobą różne drinki lub kilka osób może połączyć w jedną. No też niezła zabawa. Myślę, że Darek nagra też test. No i przekonamy się po prostu, jak to działa. Lecimy dalej, bo tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo i znowu coś do kuchni. Ja uwielbiam w ogóle z tych wszystkich azjatyckich stron zamawiać gadżety do kuchni i na sami dres znajdziecie bardzo, bardzo dużo gadżetów do kuchni. No i zamówiliśmy coś, co chcemy też przetestować. To coś nazywa się melon slicer i używamy tego do arbuza i po prostu tniemy arbuza na równe kawałki. Oczywiście możemy to zrobić samemu, nie potrzebujemy do tego specjalnego narzędzia, ale wiecie, no właśnie na jakieś imprezki można coś takiego kupić. Ułatwia pracę, ale to też przekonamy się w teście. Bo wiecie, arbuzy mają różne rozmiary, czy to po prostu nie będzie za małe do niektórych arbuzów. W ogóle chyba sezon nam się troszeczkę kończy i postaramy się szybko nagrać dla Was test. Jest to naprawdę całkiem spore wielkości, no powiem Wam teraz, tak jak garnek można powiedzieć. Ma taką wielkość właśnie jak
nie wiem, średnicę garnków niektórych. Dajcie znać, czy coś takiego kiedyś widzieliście. Moim zdaniem bardzo oryginalny gadżet. Następna rzecz to jest marzenie każdego faceta, każdego barmana, można powiedzieć. To jest Globe Drink Dispenser, czyli dozownik różnych alkoholi, różnych drinków w kształcie kuli ziemskiej. Man Cave, typowo męska rzecz. I zaraz to sobie otworzymy. Gadżet wygląda tak. Widzicie, całkiem spora kula ziemska. Tutaj kranik. Znowu kolejna rzecz do testu. Dość jest to stabilne, więc będziemy testować, czy to w ogóle cieknie, czy nie cieknie, czy da się z tego dobrze nalewać. Zobaczymy, bo tutaj to jest całe plastikowe, to nie jest metalowe, mimo że wygląda jak metal, także to trzeba koniecznie przetestować. Mamy jeszcze sporo gadżetów przed nami. Kolejny to jest Automatic Drink Dispenser. Świetny do mleka, podobno fajne, żeby to trzymać w... Bo oczywiście As Seen on TV, więc ta wiecie, seria amerykańskich filmów. Amerykańskich testów, tak jak robi Graveyard Girl. Wkłada się to do naszego napoju, na przykład do mleka lub do wody, które trzymamy sobie w lodówce i bezpośrednio z tej lodówki niby możemy sobie pompować to mleko czy tam wodę. Szczerze mówiąc, to wątpię. Oczywiście możemy używać takich różnych pojemników do tego czegoś. Jeżeli okaże się, że to działa, to naprawdę będzie to fajne do takiego codziennego użytku właśnie do naszych lodówek. Następna rzecz jest dla fanów Gwiezdnych Wojen, mimo że to tego nie widać tak od razu, ale mamy tu logo Star Wars. A w środku mamy kształt Gwiazdy Śmierci. Wszyscy fani Gwiezdnych Wojen wiedzą, co to jest. I to jest po prostu taka kula lodu, taka do drinków, która jest w kształcie Gwiazdy Śmierci. Mam nadzieję, że to działa. Ja jestem fanką Gwiezdnych Wojen, jest taki mały gadżet. Myślę, że każdemu fanu Gwiezdnych Wojen się spodoba na prezent, szczególnie facetom. Kolejna rzecz, czyli marzenie Darka do przetestowania. Już dawno mi o tym mówił i postanowiłam mu to zamówić. To jest długopis 3D. Wow! Żebyście widzieli jego minę. Jezu, super! Długopis 3D. Jezu, wow! Widzisz, kochanie, wykorzystałam moje punkty na ciebie i na twoje gadżety do kuchni i do filmów. Zamiast sobie nakupować ciuchów, ale nie, spokojnie. To jest naprawdę fajna rzecz. Widziałam już filmy na YouTubie polskim i zagranicznym właśnie z użyciem tego długopisu. Zostawiam to Darkowi, będzie to testował. Tutaj widzę, że kolory jest pomarańczowy i niebieski tego plastiku. No i co? Zostawiam mu to do testów i zobaczycie to na jego kanale. Tutaj w ogóle na jego kanale będzie teraz 10 filmów z tymi gadżetami, z tego co widzę. Przechodzimy do rzeczy bardziej urodowych w końcu. Tamte są bardzo takie do kuchni. I to zostawiamy Darkowi, bo on jest tym lepszy. Pierwsza rzecz, którą zamówiłam, to taki tatuaż. I widziałam na stronie, na Sami Dress, dosłownie za grosze, mnóstwo fajnych tatuaży. I ja zrobię test tego tatuażu u siebie i zobaczymy, czy faktycznie wygląda realistycznie, czy jakby można się nabrać. Ostatnio moja znajoma Karolina z The Cookies, którą bardzo pozdrawiam, używała takich tatuaży podczas teledysku i wyglądały bardzo, bardzo realistycznie, więc my spróbujemy. Wybrałam sobie taką ładną panią. Kolejną rzecz zamówiłam z ciekawości, to jest Neckline Slimmer. Widziałam bardzo dobre recenzje tego i kojarzy mi się to z filmami kredki. Oczywiście tutaj ta pani to jest photoshopowana z tego co widzę, ale kojarzy mi się to z filmami kredki. Ona zawsze testuje takie różne śmieszne, dziwne rzeczy i mam zamiar to przetestować, czy to w ogóle działa i dam wam znać. Ja nie mam jakiegoś podbruda wielkiego, ale zrobię zdjęcie z boku i porównamy przed i po prostu. Zdziwiło mnie właśnie to, że to miało bardzo, bardzo pozytywne recenzje na stronie. Dziewczyny tam się rozpisywały, że to faktycznie działa. Także jak macie problem z podwójnym podbródkiem, to wejdźcie w link na dole. Tutaj wsadzamy tą sprężynę i 2 minutki dziennie tego używamy. I tak przez 2 minuty dziennie trzeba tego używać. Włożyłam tutaj pierwszą sprężynę, tą najbardziej lightową. No i było to bardzo łatwe. No, zobaczymy, czy coś to da. Kolejna rzecz jest dla wszystkich syrenek i dostaniecie to w różnych kolorach na stronie. Jest to po prostu koc, który jest w kształcie ogona syreny. Każda z nas może stać się syrenką albo zrobić jakieś słodkie zdjęcia, albo po prostu przykryć się na jesienne i zimowe wieczory. Polecam, fajny materiał, fajnie wykonane, bardzo ładne kolory na stronie i też nie kosztowało to dużo. Ogon syreni, ciekawa jestem, kiedy u nas wejdzie do sklepów, ale wiem, że na azjatyckich stronach robi to naprawdę niezłą karierę. Także i ja mam swój syrenkowy ogon, jestem syrenką. Dalej kolejne urodowe rzeczy, pędzelek, szczotka. Jak wiecie, lubię te duże rozmiary tych pędzli, jest bardzo mięciutki, mogę go bardzo polecić. Też jest niedrogi, były różne rozmiary na stronie, także polecam. Wzięłam sobie ten jeden właśnie z tych większych.
Jeżeli jeszcze nie widzieliście testu tych dużych pędzli, to Wam zostawię link na dole. Kolejna rzecz to gadżet do malowania kresek, do malowania rzęs, też jedna z rzeczy do testu. Kosztowało to dosłownie grosze, no i przekonamy się, czy to działa i czy w ogóle warto. Następna rzecz to jest coś, co już testowałam na moim kanale. To jest żel do brwi, ale nie jest to ta sama marka, to nie jest ta marka Etude House, tylko coś innego. Znów wygląda tak, wygląda bardzo, bardzo podobnie. I znów mamy tu bardzo, bardzo gęsty żel, bardzo ciemny. Ale zobaczymy, czy będę go testować, bo powiem Wam szczerze, że się troszeczkę do tych żeli zniechęciłam po moim teście, bo nie działało to na długo. I następna rzecz to jest coś, co się nazywa Music Flower Eyebrow. Korektor and pencil. I z jednej strony mamy taką kredkę czy liner, a z drugiej strony mamy maskarę. Zaraz Wam zrobię swatche, zobaczymy, jak wyglądają te kolory. I przed chwilą dopiero doczytałam, że jest to tak naprawdę eyeliner połączony z żelem do brwi. Żel do brwi, jak widzicie, jest bardzo mocno barwiący, ma dużo kolorów w sobie, dużo pigmentu, więc będę go testować. Myślę, że w ogóle Wam nagram test azjatyckich kosmetyków po raz kolejny. Mam tutaj kilka takich fajnych odłożonych, głównie do brwi właśnie. Zobaczymy, jak się sprawdzają. Zrobimy sobie taki zbiorowy test. Także takie są kolory, myślę, że bardziej dla brunetki. No i oczywiście czarny liner do oczu. Bardzo, bardzo tak gładko sunący, że tak powiem. I teraz coś, co Was zaskoczy. Też chcę Wam nagrać test na żywo tego. Niestety nie było naturalnych kolorów innych niż właśnie ciemne. Więc wybrałam sobie czarną i zobaczymy, jak będę wyglądać w czarnej. Ale chodzi o to, czy taka peruka będzie wyglądać naturalnie na naszej głowie, czy będzie wyglądać jak prawdziwe warkocze. Zobaczymy przy okazji, jak wyglądam w czarnych warkoczach. Mamy tu po prostu perukę. Ona jest lace front, czyli przód mamy taki na siateczce, chociaż powiem Wam, że ta siateczka jest dosyć sztywna. Mamy tu też grzebienie i pasek, który nam ściąga. Zobaczymy, jak to wygląda. Na razie powiem Wam, że te warkocze są bardzo, bardzo, bardzo długie. Oczywiście syntetyczne i bardzo błyszczące, ale czekajcie na drugim kanale na test. Na pewno będzie test na żywo. I razem przekonamy się, jak to wygląda. I na koniec grzywka. Jak wiecie, czasami testuję te różne grzywki. To chciałam spróbować, bo to jest niby grzywka taka bardziej skośna. No i dobierałam tak kolor, nie wiem, mniej więcej zbyt zimny odcień odebrałam. Bardzo ciężko dobrać dobry kolor przez internet. Robiłam już te grzywki, a jak nie wiecie, to Wam też podlinkuję na dole i wyszło to komicznie. Były to grzywki dostępne w Rossmanie, ale mówię Wam, że na stronie są. Oczywiście w grzywkach najlepiej wyglądają osoby, które mają naturalnie czarne włosy, bo najlepiej się to miesza. No i wjeżdża coś dla Was. Mam dla Was zestaw pędzli. Już kiedyś taki zestaw rozdawałam, ale pokażę Wam po raz kolejny, jak wyglądają. Do wygrania będzie cała tuba takich pięknych, miętowo-turkusowych pędzli. Cudowne po prostu. Cały makijaż twarzy można sobie takimi pędzlami zrobić. Kochani, to był cały film. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie u Darka, co chcecie, żeby przetestował w kolejnych filmach, bo jest tam mnóstwo ciekawych gadżetów do kuchni. Ja też dla Was przetestuję i perukę, i te rzeczy bardziej kosmetyczne. Także na to też możecie czekać. I teraz mam dla Was rozdanie. Jeżeli chcecie wygrać ten piękny zestaw pędzli, to wystarczy, że napiszecie mi, z czym kojarzy Wam się 1 września. Wybiorę najlepszą odpowiedź, taką najbardziej kreatywną, która mi się spodoba i nagrodzę tym pięknym zestawem pędzli. Także liczę na Wasze odpowiedzi na dole, zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli film Wam się podobał, taki prosto z siaty, z paczki, nie wiem jak to nazwać. I widzimy się już w kolejnym. Pa, pa!